Na wystawie Rzeczy Warszawskie pokazujemy prawie 8 tysięcy oryginalnych przedmiotów. Każda z nich ma historię swojego twórcy, historię swojego właściciela i historię wydarzeń, w których brała udział. Punktem wyjścia do całego pomysłu był dla nas przekrój tego muzeum i tego, że on składa się z tych 21 gabinetów i każdy gabinet jest taką perełką, zamkniętą księgą, która opowiada inną historię. Jest to instalacja odwzorowująca rzut przekroju naszych kamienic. Budowaliśmy model 3D, w którym symbolicznie zaznaczyliśmy każdy 21 prezentowanych na wystawie gabinetów tematycznych. Używaliśmy wielu środków przekazu. Były to zarówno grafiki, jak i elementy trójwymiarowe, interaktywne elementy, jak gra Młynek, którą odtworzyliśmy w gabinetu archeologicznym. Drugą formą tego, jakby tego, tej struktury, tego muzeum i tego, że on jest zdolny tych przedmiotów, jest widowisko multimedialne, które będzie dzisiaj wieczorem. To zostało zaprojektowane, wymyślone i wyreżyserowane przez wschodzącą gwiazdę polskiej animacji Karolinę Pana. Największym wyzwaniem było stworzenie mappingu, który nie tylko bawi się geometrią elewacji, ale niesie ze sobą sporo treści. Pokazujemy 6 historii eksponatów na 6 fasadach kamienic Muzeum Warszawy. Najbardziej dumny w naszym projekcie jestem z pogodzenia wszystkich elementów, które musieliśmy ułożyć, czyli zarówno grafik, jak i całej struktury instalacji. Był to bardzo, bardzo ciężki orzech do wgryzienia i tutaj kilka miesięcy walczyliśmy tak naprawdę z tym, żeby widz, który będzie znajdował się w przestrzeni naszej instalacji, dostał taką fajną dawkę informacji o tym, co będzie się znajdowało w. Thank you.